Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełni na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Światem, w którym żyjemy, rządzą różnego rodzaju prawidła, różnego rodzaju zasady, różnego rodzaju prawa. Ktoś kiedyś bardzo mądrze i trafnie zauważył, że Pan Bóg jest takim doskonałym matematykiem. On jak stworzył ten świat, no to tak naprawdę wpisał w ten świat jakieś zasady i prawa, które nim rządzą. No, gdyby tych praw nie było, to ten świat by się już dawno rozleciał. Natomiast Pan Bóg rzeczywiście zrobił to z niesamowitym zamysłem. Ale takie same, moi drodzy, prawa rządzą w świecie duchowym. Prawa, które wymyślił Pan Bóg. I człowiek, który czyta Słowo Boże, Stary Testament, Nowy Testament, to zaczyna te prawa, prawidłowości, te zasady widzieć, rozumieć. Jeśli jest mądry, to zaczyna te prawa w swoje życie wcielać w pewien sposób. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg w pewien sposób nam obiecuje, że jeżeli będziemy żyć według Jego zasad, to będziemy widzieć owoce takiego życia. Kiedyś nawet powiedział, że on przyszedł po to, aby owce miały życie i miały to życie w obfitości. Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg chce jakiegoś szczęścia dla nas tutaj na ziemi. Pokoju, radości, chce, żebyśmy żyli w miłości, w jakimś dostatku. To nie znaczy, że Pan Bóg już tutaj zamierzył raj, bo wiemy, że przez Adama i Ewę no ten raj będzie w innym miejscu. I tutaj raju nie zbudujemy, ale Pan Bóg naprawdę chce, żebyśmy sobie godnie żyli. I Pan Bóg, moi drodzy, takiego życia dla nas chce. Dobrego, poczciwego, świętobliwego, w dostatku, w pokoju. Ale żeby, moi drodzy, tak żyć, to Pan Jezus dał nam pewnego rodzaju zasady. Jeśli będziemy się tych zasad trzymać, to będziemy widzieć takie życie i te obietnice, spełnienie tych obietnic w swoim życiu. My niestety bardzo często patrzymy na to życie nasze duchowe, życie religijne, że mamy coś od Pana Boga wyprosić. I zobaczcie, że tego uczeni jesteśmy przez księży, przez katechetów. Masz się modlić i tyle. Masz problemy ze zdrowiem, masz się modlić. Masz jakieś tam problemy z czymś tam innym, masz się modlić, masz się modlić. I wcale nie mówię, że modlitwa jest zła. To też jest zasada duchowa, żeby się modlić. Pan Jezus mówi o tym, nieustannie się módlcie. Jest to jedna z wielu zasad, które Pan Jezus zostawił. Ale dzisiaj, moi drodzy, chciałem wam powiedzieć o kilku innych zasadach, które są w dzisiejszej liturgii słowa. Ponieważ Wielki Post to nie jest tylko i wyłącznie taki czas, w którym człowiek zastanawia się nad tym, jaki jest, ale też zastanawiamy się nad tym, jaki Bóg jest i jak chce Bóg, abyśmy my żyli. O to chodzi też w Wielkim Poście. Więc pierwszą zasadą, którą Bóg dał człowiekowi już w Starym Testamencie, to jest zasada skuteczności słowa. Zasada skuteczności Słowa Bożego. I dzisiaj mieliśmy takie piękne zdanie w księdze proroka Izajasza, że żadne słowo, które wychodzi z ust moich, mówi Pan, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Moc Słowa Bożego. Pierwsza zasada, bardzo ważna dla nas ludzi.
Kiedyś wam opowiadałem o tym, że poznałem pewną osobę, która modliła się o uzdrowienie swojego dziecka. Jakieś wszedłem do niej do mieszkania, tam gdzieś rozmawiałem, była jakaś tam modlitwa nawet z pewnym znanym charyzmatykiem w Polsce. I wszedłem do kuchni tej osoby, to zobaczyłem mnóstwo różnych karteczek przyklejonych na drzwi, tutaj, na lodówce, wszędzie. No i patrzyłem, o co chodzi. Zobaczyłem tam cytaty z Pisma Świętego, cytaty mówiące o uzdrowieniu. No i zacząłem się pytać, o co chodzi. Paweł, uczę się tego na pamięć i ogłaszam to w życiu swojego dziecka. Uczę się tego na pamięć i ogłaszam w życiu swojego dziecka. I o to, moi drodzy, by chodziło ze Słowem Bożym. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie modlitwy Słowem Bożym. Bo my ciągle, jak się modlimy o coś, walczymy o coś, walczymy czasami o zdrowie, uzdrowienie fizyczne, modlimy się o finanse, modlimy się o wiarę, modlimy się o różne rzeczy, to bardzo często, a chyba najczęściej sięgamy po Eucharystię, żeby ksiądz odprawił mszę świętą, albo po różaniec. I modlimy się modlitwą pompejańską. To są bardzo ważne rzeczy i myślę, że skuteczne, zwłaszcza Eucharystia. Natomiast zapominamy o Słowie Bożym. Pan Jezus obiecuje, Pan Bóg obiecuje, że Jego Słowo jest skuteczne. I powiem wam, że ja mam takie doświadczenie modlitwy Słowem Bożym. Jest taki psalm, nie powiem, który nie chcę zdradzić mojej intencji, o którą się modliłem, ale kilka lat temu miałem jakiś taki problem poważny dla mojego życia i znalazłem psalm, który był odpowiedzią na ten mój problem. I zacząłem przed Panem Bogiem go ogłaszać. Rano, kiedy wstałem, na głos, Panie Jezu, Tobie czytam to słowo. Dosłownie tak się modliłem. Tobie ogłaszam to słowo. I wieczorem przed snem również na głos to słowo czytałem, czasami na adoracji. Kilka dni się pomodliłem i faktem zostało wszystko co do joty, co było zapisane w tym Słowie Bożym, wypełnione. Ku mojej pociesze. Faktem też czekałem 2 lata na to, żeby to się spełniło, ale już zostało wypełnione. Co do joty. I kiedy miałem ten sam problem, może tak analogiczny problem, kilka lat później również sięgnąłem po to słowo, po ten sam psalm, wiedząc, że już Pan Bóg raz mnie wysłuchał, a więc będę robił to samo. 3 dni się modliłem, po 2 miesiącach Pan Bóg mnie wysłuchał. Żadne słowo, które wychodzi z Jego ust, nie wraca do Niego bezowocnie. Jeśli masz w życiu jakiś problem z wiarą, ze zdrowiem, z finansami, z czymkolwiek, to ogłaszaj słowo przed Bogiem. Ja proponuję psalmy, bo są fajne. Jest tam naprawdę dużo tych psalmów, 150 psalmów, które odpowiadają właściwie na każdą potrzebę serca człowieka. Naprawdę tam, jak zobaczycie te psalmy, one mówią o wszystkim, co my przeżywamy w życiu. Do każdego nastroju naszego możemy, do każdego problemu, do każdej trudności, czy jesteś chory, czy jesteś, nie masz pracy, czy potrzebujesz cudu, te psalmy odpowiadają na tą potrzebę. Ogłaszaj Słowo Boże. Można brać oczywiście Nowy Testament, słowa samego Pana Jezusa. Tym bardziej, zobaczcie, Panie Jezu, Ty powiedziałeś to i to i ogłaszam to w moim życiu. I zobaczcie, to jest jeden ze sposobów walki w naszym życiu. Jedna z zasad, której warto się uczyć i mam nadzieję, że zapamiętacie ją i wdrożycie w swoje życie jako jedna po prostu zasad modlitwy, zasad działania Pana Boga. On odpowiada na swoje słowo. Dla ludzi, którzy są na wyższym levelu, to warto na przykład prosić o charyzmat proroctwa. W odnowie w Duchu Świętym są tacy ludzie, którzy mają charyzmat proroctwa. Jak coś ogłaszają, to się dzieje. To jest niesamowite. Ogłaszają błogosławieństwo finansowe, to się zaczyna działać. Ogłaszają zdrowie, to się zaczyna działać. Tylko to nie są ich słowa, ale to są słowa samego Pana Boga, które w danym momencie Pan Bóg przez nich mówi. Charyzmat proroctwa, jeden z największych charyzmatów według świętego Pawła. Rzadko o niego się modlimy. Być może dlatego, że no mamy jakieś inne swoje metody modlitw wypracowane. Trzeba wrócić do tego, czego uczył Pan Jezus, czego uczy nas po prostu Słowo Boże. Więc pierwsza zasada, Pan Bóg odpowiada na swoje słowo. Warto sobie tą zasadę przyswoić i nauczyć się jej, z niej korzystać w czasie Wielkiego Postu. Kolejna zasada, modląc się nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Działają poganie. Poganie to są ludzie, którzy wierzą w jakiegoś Boga. To nie są ateiści, tylko to są ludzie, którzy wierzą w jakiegoś Boga albo w jakieś bóstwa, może nawet wielu bogów. I oni
w ten sposób się modlą, że chcą udobruchać Pana Boga, albo inaczej przekupić Boga w jakiegoś czy bożka swojego. I na tym by polegała modlitwa pogańska, że człowiek modli się po to, żeby Bóg coś spełnił. Panie Boże, ja Tobie odmówię 15 tysięcy zdrowasiek, a Ty mi dasz to i to. To jest metoda pogańska. Ja wcale nie mówię, że mamy nie mówić dużo różańców. Możemy. Natomiast w modlitwie różańcowej, na przykład w modlitwie nowennie pompejańskiej, chodzi o to, aby otwierać swoje serce na działanie Pana Boga. Kiedy się człowiek modli, spotyka się z Bogiem i więcej modlitwy, tym więcej otwarcia na Boga, tym więcej Bóg może działać. Jedyną ofiarą, którą my możemy jako chrześcijanie złożyć, to jest ofiara Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec z tej ofiary się cieszy. My się włączamy w Eucharystię, zobaczcie, przychodzimy na mszę świętą co niedzielę, niektórzy co gorliwsi bardzo dobrze codziennie, po to, żeby się włączyć w ofiarę jedyną Jezusa Chrystusa, która jest skuteczna. Dlatego nie potrzebujemy innych ofiar. Pan Bóg nie potrzebuje naszych ofiar w stylu, że On chce naszej modlitwy, bo świat zbawimy naszą modlitwą. Pan Bóg nie potrzebuje Twojego cierpienia. To jest pogańskie myślenie. Jeśli myślisz, że dasz swoje cierpienie Panu Bogu za, nie wiem, za zbawienie swojej rodziny, no to ty jesteś jak poganin. No niestety, wiem, że to trudne są słowa, natomiast to jest właśnie modlitwa poganina. Trzeba się w Wielkim Poście nawracać. I Pan Jezus mówi, nie bądźcie jak poganie. O co chodzi w modlitwie naszej? Nawet długiej modlitwie, nawet czasami przegadanej modlitwie? No właśnie jak to, co powiedziałem. Otwieramy się na działanie Pana Boga. Uwielbiamy Go w słowie, w różańcu. Różaniec jest, jakby ktoś nie wiedział, modlitwą bardzo biblijną. Zdrowaś Mario, pierwsza część, jest to część tak naprawdę produktowana przez anioła gdzieś tam, więc jest zapisane w Piśmie Świętym Słowo Boże. Żywe i skuteczne. Nie wraca do Boga, nie wypełniwszy tego, co oznacza. Więc zobaczcie, że Słowo Boże ma naprawdę moc i widzimy to też również w różańcu. Zachęcam, jak ktoś oczywiście chce i lubi i potrzebuje nowenny pompejańskiej, jak najbardziej jest to wskazane. Natomiast nie handlujemy z Panem Bogiem, pamiętajcie, bo to jest pogaństwo. My nie możemy handlować z Panem Bogiem. I dlatego czasami jesteśmy niewysłuchiwani, bo sobie wmawiamy albo chcemy, Panie Boże, no, ja się nawrócę, ale Ty mi, nie wiem, uzdrów albo zmień mi tam życie, mojego męża nawróć, prawda, żeby nie pił więcej. To jest pogańskie podejście. Jezus uczy dzisiaj w tej Ewangelii zaufania i wiary. My mamy ufać i wierzyć. Więc to jest kolejna zasada, której chcielibyśmy się uczyć w tym Wielkim Poście. Nie być jak poganie. Kolejna rzecz, o której trzeba sobie powiedzieć. Nie wiem, czy zauważyliście, jak czytałem tę Ewangelię dzisiejszą, to w tej Ewangelii aż 6 razy padło takie słowo jak przebaczyć. Pan Jezus mówi tak. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy nam zawinili. I dalej jest napisane, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. I dalej, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. 6 razy w tej modlitwie, że tak powiem, Pana Jezusa jest o przebaczeniu. I to jest bardzo ważna zasada, bardzo ważne prawo, które istnieje w świecie duchowym. Ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, ja staram się rozglądać za tym, jakby zauważać to, że generalnie nic się nie dzieje tutaj na świecie, co się nie dzieje w Duchu Świętym, w rzeczywistości duchowej. Czyli tak naprawdę to, co wypraszamy, wymadlamy, to, co się dzieje w rzeczywistości duchowej, ma odniesienie w tym naszym świecie realnym. No na przykład przekleństwa, zobaczcie. To jest coś, co jest w rzeczywistości duchowej. Ludzie przeklinają siebie nawzajem i niestety działa. No na ogół przekleństwa wracają do człowieka ze zdwojoną siłą, ale to się dzieje niejako w rzeczywistości duchowej. Mówimy słowa, tak? To jest jakiś materia ducha. Więc zobaczcie, dzisiaj Pan Jezus uczy nas o przebaczeniu. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg nam nie przebaczy naszych grzechów,
choćbyśmy mieli lekkie grzechy, to Pan Bóg nam tego nie przebaczy. Jeśli my mamy w sobie żywimy jakąś urazę czy nieprzebaczenie do drugiego człowieka, to jest taka zasada warunkowości, którą Pan Bóg nam daje, Pan Jezus nam daje. Bardzo ważna. Co niektórzy mówią, że człowiek nie jest w stanie w ogóle nic wyprosić od Boga, jeśli w twoim życiu jest brak przebaczenia. Więc jeśli naprawdę chcemy się uświęcić, być zbawieni, być pobłogosławieni przez Pana Boga, być uzdrowieni, to jeśli mamy dzisiaj coś do przebaczenia komuś, nawet z przeszłości, to przebaczmy w imię Jezusa, choćby to były wielkie zranienia. Jeśli nawet nie pamiętamy takich rzeczy, to prośmy Ducha Świętego o to, żeby może przypomniał podczas tej Eucharystii, żebyśmy właśnie mogli dzisiaj Mu to oddać i stanąć w jakiejś nowej jakości w relacji do Boga dzisiaj właśnie na tej Eucharystii, na tym naszym uwielbieniu. I kolejna zasada, którą Pan Bóg nam dzisiaj podaje, to jest modlitwa o tym, o to, żeby Bóg nie dopuścił, abyśmy ulegli pokusie, pokusem. Pan Bóg pokazuje nam dzisiaj, że będziemy kuszeni w życiu. To nie jest tak, że tutaj jest modlitwa o to, żebyśmy w ogóle nie byli kuszeni, tylko żebyśmy nie ulegli pokusie. Zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu musimy sobie o tym mówić i przypominać, że to jest, moi drodzy, jedna z takich najważniejszych zasad chrześcijaństwa tutaj na ziemi. Ja powiedziałem o szczęśliwym, pięknym życiu, ale ono kosztuje. My będziemy kuszeni przez złego ducha aż do naszej śmierci. Naprawdę. Jeśli ktoś nie jest kuszony, to mu się tylko wydaje, albo być może przegrał już pokusy. Oczywiście, jeśli się człowiek modli, jeśli Duch Święty jest zaproszony przez człowieka do jego życia, to Duch Święty jest najlepszym obrońcą. Nie ma na tym świecie dla ciebie i dla mnie lepszego obrońcy niż Duch Święty. Pan Bóg nam dał Ducha Świętego, żeby ciebie bronił przed złem, przed pokusami. On ci podpowiada, jak walczyć. On ci podpowiada, jak zwyciężać te pokusy. Duch Święty jest niesamowity i jest bardzo potrzebny w tych pokusach. I myślę, że Wielki Post to byłby dobry taki moment, żebyśmy właśnie zaczęli Słowo Boże czytać i zapisywać sobie jakieś zasady Bożego działania w naszym świecie. Gdzieś tam Pan Bóg uzdrawia tych, którzy, no i szukamy zasad, które są. Są oczywiście już te zasady wypisane przez innych ludzi, którzy już to wcześniej zauważyli. Na YouTube, jak wpiszemy zasady funkcjonowania, zasady uzdrowienia, albo jak zostać uzdrowionym, albo jak zostać pobłogosławionym finansowo, to zobaczycie ze Słowa Bożego mnóstwo różnych fragmentów. Pan Bóg tego wszystkiego uczy. Pan Bóg uczy, jak być szczęśliwym człowiekiem. Ale chyba sama modlitwa właśnie nie wystarczy. Trzeba być człowiekiem mądrym. Trzeba być człowiekiem mądrym, który umie według tych zasad żyć. Moc słowa, ono nie wraca bezowocnie, nie wykonawszy swojego dzieła do Boga. Nie bądźmy jak poganie, kolejna zasada, czyli nie przekupiajmy naszego Pana Boga różnymi podarkami. Ofiarujmy Mu tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa, a my się możemy włączyć w tą ofiarę Jego. Możemy się modlić, możemy Go uwielbiać, możemy otwierać swoje serce na Jego działanie. Mamy przebaczać wszystkim, no i właśnie te pokusy, które są, zwalczać je palcem Bożym, czyli mocą Ducha Świętego.